Cześć, dzień dobry, Krzysztof Pielech, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie. A dzisiaj porozmawiamy o masażu brzucha. O masażu brzucha, który jest niezwykle istotny, w szczególności dla kobiet, ale też zarówno dla mężczyzn. Także zapraszam Was na ten odcinek. Poznacie tajniki, jak zacząć masaż, jak wymasować brzuch i kiedy to robić. Czy wieczorem, czy rano. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Ogólnie rzecz biorąc, należy skupić się na tym, ogólnie dotknąć swego brzucha, zobaczyć, czy są jakieś miejsca bolesne, czy macie jakieś miejsca bolesne. Jeżeli faktycznie gdzieś tam przy ucisku boli Was, tak samo możecie sprawdzić, jeżeli siedzicie i jeżeli leżycie. Jeżeli leżycie, ugnijcie nogi. No i jeżeli wszystko sprawdzicie i jest tam wszystko ok, lub też sprawdziliście u lekarza, że z waszą wątrobą, z waszym żołądkiem wszystko jest ok i z wewnętrznymi organami, no to wtedy możemy przejść spokojnie do masażu brzucha. A zaczynamy go troszeczkę nietypowo. Od tych powięzi powierzchownych, te, które tutaj nam osłaniają całe mięśnie brzucha i stanowią naszą taśmę przednią. I zaczynamy bardzo prosto, najlepiej przez koszulkę albo przez ręcznik. Ja pokażę Wam przez koszulkę. Łapiecie całe fałdy, całą tutaj powięź skórną i rozmasowujecie do góry. Już taki odcinek nakręcałem odnośnie przepony. Tam opracowywaliśmy bodajże cały łuk żebrowy, dolny łuk żebrowy, lecz tutaj będziemy opracowywać cały brzuch, bierzemy te powięzie i spokojnie odciągamy, czyli chwytem szczypcowym odciągamy i pracujemy. No ja czuję troszeczkę, nie jest to komfortowe, nie jest to takie bardzo przyjemne, lecz po jakimś czasie, jeżeli wymasujecie, to uczucie mija i wtedy brzuch staje się luźniejszy. Pamiętajcie, że pracujemy tutaj na powięziach powierzchownych. Nie ciągniemy nie wiadomo jak. Spokojna, jest to spokojna, bardzo wyważona praca, która potrzebuje troszeczkę czasu, aby rozluźnić te powięzie, które leżą powierzchownie. No i teraz, jak widzicie, przechodzimy do pozycji leżącej. Ułóżcie się wygodnie, tak żeby pod głową było dosyć wygodnie, tak żeby mięśnie brzucha nie były spięte, tylko rozluźnione. Pod kolana wsadźcie sobie zwinięty koc, lub też pościel, lub też wałek, jeżeli macie, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby nogi były w lekkim ugięciu. No i zaczniemy od tego, tak jak na Instagramie dałem wpis, zacznijmy od oddychania przeponowego. Połóżcie sobie ręce na dolnych żebrach troszkę poniżej i spokojnie zacznijcie oddychać przez nos, tak żeby wasze żebra delikatnie się też unosiły. Oddychajcie rytmem 4-6, czyli 4 sekundy wdech, 6 sekund wydech. Wtedy uspokajacie Wasz autonomiczny układ nerwowy. Tą część aktywujecie przy współczulnym. No i pamiętajcie, że przepona jest tym Waszym głównym mięsiem, który masuje Wasze organy. Ona się przemieszcza 2 cm w dół, 2 cm w górę. Czyli 4 cm ona pracuje i masuje Wasze organy. Czyli jest taki jakby Waszym wewnętrznym masażerem. Warto zaczynać właśnie masaż brzucha od oddychania przeponowego. Zróbcie to około 2-3 minuty i spokojnie zróbcie wdech 4 sekundy. I wydech. Pamiętajcie, oddychajcie przez nos, bo tutaj oddychając przez nos aktywujecie tor przeponowy. I teraz przechodzimy do masażu i do palpacji. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak wcześniej powiedziałam, wiecie, gdzie wasze punkty bolesne są. Sprawdźcie, gdzie, jeszcze raz powtórnie, gdzie one leżą i wtedy zobaczycie, na których punktach gdzieś tam przyłożyć większą uwagę podczas masażu. No i dobra, zaczynamy masaż. Masaż zaczynamy bardzo prosto, dłonie w ten sposób i staramy się do góry, do pępka przesuwamy delikatnie nasze dłonie. Tak jak widzicie, ten ruch jest bardzo powolny, najlepiej od spojenia łonowego. Możecie czuć delikatnie, jak Wam się rozciągają mięśnie brzucha, powięzie przednie.
i powtarzacie to około 5 do 10 razy. Możecie w tym momencie zatrzymać film. I jeżeli skończycie, przejdziecie do następnego chwytu, a następny chwyt już Wam pokazuję. Następny chwyt, tak samo dłonie w ten sposób, nie mocno, nie wgłębiamy się w nasze tkanki. Staramy się pracować powierzchownie, ale troszeczkę głębiej, czyli od wyrostka mięczkowatego w kierunku pępka i zmierzamy w dół. Znowu bez oleju, spokojnie popracujcie sobie na tym, żeby Wasze powięzie troszeczkę się rozciągnęły. Bardzo często u osób, które mają dużo stresu, mają siedzący tryb życia, ten brzuch jest troszeczkę nieaktywny, te trawienie nie pracuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i ten masaż ma właśnie ku temu służyć. I tutaj tak samo 5 do 10 razy, tak jak widzicie, na pewno pojawia się odczyn na skórze. To jest dobry znak, że coś robimy, pracujemy nad sobą. I przechodzimy do następnego chwytu. Następny chwyt jest też banalnie prosty. Zagnijcie sobie nogę w kolanie. I najlepiej, żebyście nie mieli buta, ja tutaj ściągnę buta, żeby się przemieszczać po śliskiej powierzchni, bo wtedy nie będzie Wam tak szarpało. Błąd zrobiłem, że nie ściągnąłem tych butów wcześniej. I teraz tak, łapiecie gdzieś na powierzchni talerza biodrowego, na powierzchni kolca przedniego górnego, gdzieś w tej okolicy. Zginamy nogę, delikatnie pociągamy nasze powięzie ku górze, czyli w tym kierunku do głowy i prostujemy nogę. Będziecie czuli, jak Wam się rozciąga. Zauważcie, co ja robię. Ja pociągam w ten sposób nasze powięzie. Łatwiejszą wersją jest, kiedy macie wałek pod nogami. Tą bardziej ostrzejszą, tą bardziej intensywniejszą wersją jest, kiedy usuniecie ten wałek. Wtedy te odczucia będą dużo silniejsze. Wtedy prostujecie i całe mięśnie biodrowo-lędźwiowe tutaj ulegają rozciągnięciu. Nie bezpośrednio, bo gdybyśmy chcieli bezpośrednio, byśmy musieli bardzo głęboko, ale tutaj pośrednio działamy na te mięśnie biodrowo-lędźwiowe. I to samo powtarzacie z drugiej strony, a ja przechodzę do następnego chwytu. Wy tutaj możecie zrobić pauzę. I tutaj wrócę do filmu z przeponą, jak pracowałem, bo tutaj tak samo popracujemy trochę z przeponą. Przepona jest takim wdzięcznym miejscem do pracy, ponieważ daje naprawdę szybkie efekty. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to Was odsyłam do tego filmu tutaj. I teraz tak, zagłębiamy się pod żebra takim chwytem i staramy się rozmasować, delikatnie rozmasować pod żebrami wszystkie te mięśnie okalające powięź przednią, naszą przednią ścianę brzucha. Idziemy aż do dołu. Jak widzicie, jeżeli nie ma problemów, te palce spokojnie one wchodzą tutaj. Jeżeli gdzieś tam jest troszeczkę bardziej, są napięcia, tak jak na przykład u mnie w tym miejscu, no to ta ręka, te palce nie będą się zagłębiać pod żebra. I w tym miejscu możecie troszeczkę dłużej popracować. Czyli tak, chwyt taki hakiem i wtedy pracujemy ruchami okrężnymi wzdłuż całych dolnych żeber. I to samo powtarzacie z drugiej strony. Chwyt bardzo prosty, bardzo fajny, rozluźnia całe tutaj całe powięzie, całą przednią ścianę naszego brzucha. Przechodzimy do następnego chwytu. Cały czas pracujemy bez olejku. Zwrócę Wam uwagę, kiedy wrócimy do olejku i znowu tym razem będziemy się poruszać zgodnie ze wskazówkami zegara. Czyli tak, jak idzie nasza cała jelita, tak w tym kierunku zazwyczaj pracują, tak następuje praca naszych jelit, te ruchy kosmykowe. I tutaj wyznaczymy sobie cztery punkty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery.
Czyli tak, raz, 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 raz. I w tych punktach popracujemy sobie. Okrężnymi ruchami pracujemy spokojnie, pomału. Pamiętajcie, nigdzie tutaj się nie spieszymy. Jeżeli któreś chwyty Wam nie służą, no to wtedy rezygnujecie i przechodzicie do następnego chwytu, który będzie służył ku Waszemu rozluźnieniu, poprawy pracy, perystaltyki jelit, zmniejszeniu dolegliwości ze strony odcinka lędźwiowego, krzyżowego, bo to też ma dosyć istotny wpływ. I popracujcie sobie tak ze 2-3 minuty. No i teraz weźcie sobie olejek. Najlepiej, gdyby to był olejek na przykład z dziurawca, który bardzo dobrze wpływa na naszą skórę, na nasz układ nerwowy, lub też olejek lawendowy, gdzie też nagrywałem film o olejku lawendowym. Jeżeli chcecie obejrzeć ten film, mam nadzieję, że uda mi się zamieścić tutaj. Dobra, wysmarowałem swój brzuch olejem. I teraz tak, znowu przemieszczamy się zgodnie ze wskazówkami zegara i spokojnie pracujemy w koło. Jeżeli coś Wam burczy w brzuchu, coś Wam się przelewa, no to już jest też dobry znak. To znaczy, że delikatnie pobudziliście Wasze jelita do pracy i one nie będą pracować. Pamiętajcie, że podczas tego masażu najważniejsza jest dokładność, nie szybkość. Spokojnie popracujcie z tym brzuchem. Fajnie, bo też wpływacie pośrednio na nerw błędny, bo te włókna aferentne, które wracają układem nerwowym, one mają też dosyć istotny wpływ na pracę naszego autonomicznego układu nerwowego. I spokojnie popracujcie sobie znowu 2 minuty, około 10 okrążeń. Na początku możecie zrobić 5. Wcześniej mieliśmy takie ruchy okrężne, a teraz będziemy się tak delikatnie przemieszczać taką falą. I teraz tak, falą sobie będę masował te jelita. Bardziej brzuch niż jelita, ale niech na potrzeby YouTube'a zostawimy to i niech będzie, że nie robimy 1000 poprawek. Powiem Wam, że już się czuję dobrze. Jest to fajne uczucie. Lubię ten masaż brzucha. Bardzo często my się wstydzimy tego brzucha. Bardzo często podczas terapii, podczas masaży, podczas zabiegów, kiedy ludziom burczy w brzuchu, widzę, że oni się po prostu gdzieś tam krępują. Ja staram się im wytłumaczyć, że tak naprawdę to jest znakomity i pożądany objaw, bo to znaczy, że przechodzimy wtedy aktywację parasympatycznego układu nerwowego, który jest odpowiedzialny za regenerację, trawienie. No i wtedy ten brzuch wtedy zaczyna pracować. Wtedy te kosmyki jelitowe zaczynają działać troszeczkę bardziej wydajnie. I pamiętajcie, ruchem fali znowu zgodnie ze wskazówkami zegara przemieszczamy się do góry, do boku, do dołu, do boku, do góry. Teraz połóżcie całe wasze dłonie na brzuchu w ten sposób. I znowu, zgodnie z wskazówkami zegara, będziemy w ten sposób delikatnie krążyć naszymi dłońmi. Będziemy pracować trochę w miejscu i zauważcie. Oddychajcie spokojnie, przeponowo. I tutaj nie uciskamy, pracujemy bardziej na tych zewnętrznych powięziach. Staramy się wykonać taką jakby ósemkę, czyli staramy się tutaj zagarnąć, w dół zepchnąć i w ten sposób. Tak, w ten sposób mają się nasze dłonie poruszać. Op. I znowu, ja Wam pokazuję troszeczkę szybciej, lecz Wy zostawcie sobie ten czas dla siebie. Jest 5-10 minut. 2-3 razy w tygodniu i zobaczycie kolosalną różnicę waszej jakości życia. I przechodzimy do końcowego chwytu. Końcowy chwyt znacie już, zaczynaliśmy od tego oddychanie przeponowe. Kładziecie sobie ręce
na dolnych żebrach, pod dolnymi żebrami i staracie się oddychać rytmem 4-6 lub spróbować na przykład aktywować też nerw błędny. Możecie oddychanie po kwadracie, czyli 5 sekund wdech, 5 sekund zatrzymanie na wdechu, 5 sekund wydech i zatrzymanie 5 sekund. Oddech kwadratowy, pudełkowy, jak zwał, tak zwał, chodzi tak naprawdę, żeby zaktywować nerw błędny. Tą technikę już najprawdopodobniej już czytaliście u mnie na Instagramie. I spokojnie oddychacie. Wybieracie ten tor oddychania, znaczy inaczej, tor oddychania przeponowy zostaje. Oddychacie tą technikę oddychania, która bardziej Wam odpowiada. A je zmierzamy do końca. Podsumuję to wszystko, żeby zreasumować, żebyście wiedzieli, po co ten masaż brzucha, jak często wykonywać i jak długo. I zapraszam Was już na końcówkę filmu. Jeszcze raz Wam pokażę na potrzeby filmu mój brzuch. Zobaczcie, on wygląda tak po masażu. Zobaczcie, delikatne są czerwone miejsca, to znaczy, że popracowałem dosyć fajnie, a nie pracowałem wcale długo. Dobra, najważniejsze rzeczy. Pracujecie bez olejku, jeżeli chcecie pobudzić Waszą perystaltykę jelit i wtedy pracujecie tuż po przebudzeniu, czyli budzicie się, bierzecie się za masaż. Najlepiej sobie wtedy jeszcze szklankę wody, do tego jakąś olej z czarnuszki na przykład napić się. Wtedy ta perystaltyka jelit zacznie Wam na wyższych obrotach pracować. Czyli tak, jeżeli chcecie pobudzić Waszą perystaltykę jelit, pracujecie rano. Pracujecie rano bardziej intensywnie, bardziej dajecie ten ucisk na Wasze mięśnie, na Wasze powłoki brzuszne. Oczywiście to jest w granicach rozsądku, nie ciśniecie aż do waszego kręgosłupa, spokojnie pracujecie i wtedy bardziej intensywnie. Jeżeli chcecie troszeczkę się uspokoić, zrelaksować, wieczorem bierzecie oliwę z oliwek. Jeżeli nie macie nic innego, jeżeli macie olej z dziurawca, bierzecie olej z dziurawca, a jeżeli macie olej, dokrapiacie parę olejku eterycznego z lawendy i wtedy masujecie brzuch i wtedy spokojnie pracujecie na tych zewnętrznych powłokach. Możecie opuścić te techniki, które polegają na pracy z powięziami, czyli na tym szarpaniu i wtedy spokojnie popracujcie sobie na brzuchu, spokojnie, powoli dla relaksu pracujecie sobie w łóżku. I możecie spokojnie tutaj później wytrzeć brzuch i położyć się spać. Pracujecie tak 2-3 razy w tygodniu, lecz nie jest źle, kiedy będziecie pracować codziennie. Lecz pamiętajcie, jeżeli robicie intensywniej, róbcie większe przerwy, żeby Wasze tkanki miały czas na regenerację. Jeżeli robicie dla relaksu, dla uspokojenia, no to wtedy możecie spokojnie robić codziennie. Moi drodzy, pamiętajcie, nie chodźcie na wciągniętym brzuchu. Tak jak opisałem na wpisie na Instagramie, nie jest to dobre dla naszych narządów wewnętrznych, dna miednicy, pęcherza, narządów rodnych. To są takie podstawowe zasady. Masujcie regularnie brzuch, bo to jest bardzo przyjemne. Pozytywnie wpływa na nasz układ nerwowy, nasz układ trawienny, także na nerw błędny, a także na pośrednio na układ krwionośny. Same zalety płyną z masażu brzucha, lecz jeżeli nie macie pewności, czy wszystko jest ok, pójdźcie do lekarza, sprawdźcie, czy wszystko jest ok, na przykład z wątrobą, z żołądkiem, tak jak wspominałem na początku. Tym samym żegnam się z Wami. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że to będzie Wam przydatne. Jeżeli przydatne, dajcie znać w komentarzu. Będzie fajnie. Pozwoli to rozwinąć kanał, ponieważ liczę na tą większą liczbę subskrybentów i będę bardzo zadowolony, kiedy ona będzie rosła systematycznie. Tak jak teraz, jestem wdzięczny Wam, że jesteście. I zapraszam Was na następny odcinek. Inwestujcie we własne zdrowie, a tą inwestycją jest właśnie ten masaż brzucha, który Wam pokazałem. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Hej!